Siema, ja jestem Nick, a to się to Nick the Player i czas na kolejną listę top 5. Tym razem wybrałem dla was 5 najlepszych remasterów. W dzisiejszych czasach remake'i, remastery i definitywne edycje zalewają rynek, przez co gracze postrzegają je jako łatwy skok na kasę. Jednak nie każda odświeżona gra jest zła. Te 5 gier udowodni wam, że czasem warto stworzyć porządny remaster. Podczas tworzenia listy pod uwagę brałem przede wszystkim to, jak wiele pracy włożono w odnowienie gry. To, jak zmieniła się grafika, sterowanie i to, czy naprawiono błędy obecne w oryginale. Te czynniki są według mnie wyznacznikami jakości każdego remastera. Wyjątkowo brałem też pod uwagę cenę. W końcu remake nie powinien kosztować tyle co oryginał, chyba że przeszedł naprawdę gruntowny remont. Skoro mamy z głowy kryteria oceniania, to możemy startować. Piąte miejsce: Halo The Master Chief Collection. Ta kolekcja, dostępna tylko na Xbox One, zawiera aż 4 części przygód legendarnego Spartanina. Pierwsze 2 części sagi otrzymały remaster kompletny. Odpicowano grafikę, poprawiono balans broni i nagrano nowe dźwięki. Dodano nawet funkcję przełączania się pomiędzy starą a nową oprawą graficzną, dzięki czemu zobaczymy, jak bardzo ewoluowały gry w ciągu ostatnich 10 lat. Halo 3 i 4 ulepszono tylko troszeczkę poprzez podbicie rozdzielczości, ale obie gry i tak prezentują się świetnie. W kolekcji znalazło się nawet miejsce na potężny tryb multiplayer zawierający dziesiątki klasycznych map. Jedynym problemem Halo The Master Chief Collection były paskudnie złe serwery. Gdyby nie ich zły stan, to ta kolekcja znalazłaby się na mojej liście pewnie o kilka miejsc wyżej. Tuż za podium znalazł się kolejny zbiór gier nazwany po protagoniście. Uncharted, kolekcja Nathana Drake'a. Zestaw 3 odsłon serii wylądował na PlayStation 4 wraz ze wszystkimi trofeami i w pięknej oprawie Full HD. Ten remaster odznacza się głównie poprawioną grafiką. Twórcy podbili rozdzielczość, poprawili modele postaci, obiekty, dodali nowe efekty świetlne itd. Mimo że żadna z 3 części Uncharted nie doczekała się gruntownego remontu grafiki, to i tak kolekcja Nathana Drake'a jest jedną z najładniejszych gier na PlayStation 4. Do tego wszystkie gry operują w ultra stabilnych 60 klatkach na sekundę. Ten remaster ląduje tu, bo dostajemy aż 3 pięknie odrestaurowane, fantastyczne i długie gry w cenie jednej. Jedyny minus to brak multiplayera. Nie był on nigdy najważniejszą częścią serii Uncharted, ale miło by było go tu zobaczyć. Na 3 miejscu znalazł się Crash Bandicoot Insane Trilogy. Maskotka pierwszego PlayStation niedawno powróciła na nową generację i ma się lepiej niż kiedykolwiek. Firma Vicarious Visions odwaliła kawał dobrej roboty, przenosząc Crasha na PlayStation 4. Stworzona od podstaw grafika, zremasterowane audio i poprawiona fizyka bohatera to tylko początek zmian. Na dodatek te 3 znakomite platformówki w dniu premiery kosztowały tylko 169 zł, więc prawie każdy fan pierwszego PlayStation po nie sięgnął. Nie dość, że szalona trylogia Crasha znikała z półek w zawrotnym tempie, to zebrała jeszcze świetne oceny zarówno od krytyków, jak i od graczy. Jeśli chcecie poczuć trochę nostalgii w bajkowej oprawie graficznej, to nie ma lepszego wyboru niż Crash. Gra, która znalazła się na 2 miejscu, to projekt, który rozpoczął jako mod, a skończył jako oficjalny remaster Half-Life'a. Mówię oczywiście o Black Mesa. Mała grupka moderów zrobiła coś niesamowitego. Stworzyła praktycznie od podstaw dopracowany, piękny i przemyślany remake. Wzięli oni jedną z najlepszych gier, jakie powstały, i ulepszyli ją pod niemal każdym względem. Ten mod był tak dobry, że Valve, twórcy serii Half-Life, dali Black Mesie swoje błogosławieństwo i pozwolili opublikować grę na Steamie. Jedynym minusem jest brak ostatnich leveli. Twórcy ciągle nad nimi pracują i ukażą się one podobno w grudniu. Nie jest to jednak wielka strata. Te etapy są zdecydowanie najgorszą częścią Half-Life'a, ale doceniam, że twórcy chcą dokończyć grę mimo to. To nieważne, czy graliście w oryginał, czy też nie. Zagrać w Black Mesę polecam z całego serca. A na 1 miejscu remake, który pozamiatał wszystkie inne remake'i. Resident Evil na GameCube to zdecydowanie najbardziej ekstensywny remaster w historii. Resident Evil na PlayStation 1 to klasyk, jednak nie da się ukryć, że niektóre elementy nie przetrwały próby czasu. Na myśl przychodzą od razu żenujący angielski dubbing czy też sterowanie. Remake na GameCube na szczęście naprawił oba te problemy. Poza tym grafika została stworzona od podstaw, nagrano nowe głosy, napisano lepsze dialogi, dodano nowe opcje sterowania, zmieniono lokacje kluczowych przedmiotów, stworzono nowe zagadki, dodano cutscenki. Jest tego tak dużo.
Ale jakimś cudem zachowano perfekcyjnie klimat gry. Powiedziałbym nawet, że klimat stał się jeszcze gęstszy i w rezultacie lepszy. Resident Evil Remake do dziś jest niesamowicie grywalny mimo 15 lat na karku. Dostępny jest też od niedawna na PC-tach i konsolach nowej generacji za rozsądną cenę około 80 zł. Koniecznie zagrajcie, bo warto docenić naprawdę dobry remake. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!